Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. Głosujemy w tych samych lokalach wyborczych, w których wyborcy głosowali w Pile w jesienią w wyborach do samorządu. Udając się do lokalu, należy obowiązkowo ze sobą zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem. Na jego podstawie komisja zweryfikuje, czy osoba jest uprawniona do głosowania. Na tej podstawie też otrzyma kartę do głosowania. Aby głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 był ważny, należy odnaleźć listę komitetu, na który chcemy zagłosować, a następnie trzeba postawić X w okienku przy nazwisku wybranego przez nas kandydata. Możemy oddać głos tylko na jedną osobę z wybranej listy, a prawidłowo postawione X to dwie przecinające się linie w obrębie wyznaczonego kwadratu. W kadencji 2014-2019 w Parlamencie Europejskim zasiada 751 posłów. Wraz z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej liczba ta zostanie zmniejszona do 705 europosłów. W przypadku Polski zyskamy jednak o jeden mandat poselski. W nowej kadencji nasz kraj będzie reprezentowało 52 eurodeputowanych.